Tu nasz przyjaciel przeczytał to po angielsku. Widzę pokolenie świętych. No, z tym widzeniem to jest kłopot. Podwójny. Po pierwsze, że święci się nigdy nie widzą jako święci. Święci zawsze myślą o sobie, że są grzesznikami. Ale po drugie, myślę, też jest tak, że święci za życia są bardzo rzadko uważani za świętych. Święci zawsze się zachowują w sposób dziwny. Mało zrozumiały. Kilka przykładów. Co myślicie o Franciszku z Asyżu, jak rozbiera się dogoła na rynku przed katedrą, oddaje ostatnią suknię swojemu ojcu i mówi: już nie jesteś moim ojcem. Już nie jesteś moim ojcem. Mam ojca, który jest w niebie. Zrobilibyście to swojemu tacie? Bo nie chodzi o tę goliznę na rynku. Psia, to może było ładne, nie? Ale zrobilibyście to tacie? Co myślicie o świętej Ricie? Ja nieraz o tym myślę. Słuchajcie, jak się teraz bierzmuje w Polsce, co druga dziewczyna bierze sobie Rita na imię przy bierzmowaniu. Patrzę na nie i myślę, ciekawe, czy byście chciały mieć takie życie. Co myślicie o Ricie, która straciła męża, bo rody w okolicy między sobą się kłóciły i mąż został zabity przez sąsiadów. I to był tylko fragment wojny między tymi sąsiadami, trwający z pokolenia na pokolenie, nie? Zabijali się nawzajem skutecznie, nie? I w każdym pokoleniu miałeś obowiązek zabić sąsiada, bo on kiedyś zabił twojego dziadka. Wiecie, jak się Rita modliła? Jak mąż jej został zabity, ona miała dwóch dorastających synów i wiedziała, że rosną na tych, którzy będą mordercami. Wiecie, jak się modliła? Panie Boże, gdyby mieli być mordercami, to ich wcześniej zabierz. Widzę dużo twarzy kobiecych. Modlilibyście się tak? Za swoje dzieci? Panie Boże, niech umrą. Jeśli by mieli być mordercami, niech umrą. Wiecie, że Pan Bóg ją wysłuchał? Synowie umarli na dżumę. Nie zdążyli się zemścić za ojca. Co ty myślicie? Pasuje wam do obrazka? Tacy mają być święci? Mają być inni? Muszę to powiedzieć, bo jest arcybiskup Konrad, to muszę powiedzieć. Święty Mikołaj. To jest historia, która mnie zawsze wciąga. Nie wiem, co wam mówili rodzice, jak byliście mali. Mnie mówili tak: jesteś grzeczny, Mikołaj ci da prezent. Byłeś niegrzeczny, dostaniesz rózgą. Czyli Mikołaj to jest symbol sprawiedliwości. Nie? Sprawiedliwy Mikołaj. Za dobre wynagradza, za złe karze. Wiecie coś o świętym Mikołaju? Mikołaja się zwykle przedstawia, ma w ręce trzy złote kulki, trzy złote gałki. Mieszkał jako młody chłopak koło domu, w którym mieszkał ojciec. Matka już zmarła, ojciec miał trzy córki. Klepali biedę, wszystkie trzy córki po kolei lądowały na ulicy jako prostytutki. I zarabiały na życie prostytucją. Mikołaj patrzył na to z boku, nie mógł tego znieść, nie? No i kilka nocy pod rząd wrzucił po gałce złota, bo był bogaty z domu, przez okno, nie? Sąsiadowi, żeby każda z tych trzech córek miała pieniądze na posag. Więc nie mówcie mi, że Mikołaj dawał prezenty grzecznym dzieciom. Mikołaj dawał prezenty prostytutkom. Po to, żeby mogły zacząć nowe życie. Mikołaja, myślę, ostatni człowiek, który go rozumiał poza arcybiskupem Konradem, to
w Krakowie był taki ksiądz, nazywał się Piotr Skarga, który założył Bractwo Miłosierdzia i przy tym Bractwie Miłosierdzia taki fundusz, który się nazywał Skrzynką Świętego Mikołaja. Pobożni Krakusi dawali pieniądze, a Skarga szedł z tymi pieniędzmi na krakowskie ulice na przełomie XVI-XVII wieku, wyłapywał młodociane prostytutki i dawał im pieniądze, żeby mogły przestać się poniewierać i żeby mogły zacząć normalne życie. Słowo honoru, nie wiem, czy można to dzisiaj zrobić w pobożnym Krakowie. Jakbyśmy powiedzieli, zbieramy pieniądze na prostytutki, to pierwsi by protestowali najpobożniejsi w mieście. To w ogóle nie pasuje do kanonu. To by było, niech gówniary idą do jakiejś roboty. Mają dwoje rąk, dwoje nóg, mają głowę, niech idą do pracy. Nie? Nikt by się dziś nie zapytał o to, o co się pytał Skarga na końcu XVI wieku. Dlaczego te dziewczyny są na ulicy? Najprościej jest kogoś osądzić i potępić. Najprościej. Ale Skarga rozumiał, o co chodzi ze świętym Mikołajem. Nie dajesz podarunków grzecznym dzieciom. Dajesz podarunki niegrzecznym dzieciom. Kiedyś to mówiłem na wizytacji, byłem w jednej parafii, mówiłem o tym kazanie. Proboszcz mnie ochrzanił i wszyscy rodzice. Przyszli po kazaniu, mówią, ksiądz biskup właśnie rozwalił nam całą naszą pedagogikę. Nie? Dzieciaki były przeszczęśliwe.